Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie omawiającym program Gretl. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem analiz przymiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, wspomniana ekonometria, matematyka, statystyka, mikro, makro czy wiele innych. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, jak najbardziej od razu możecie pisać na zadaniaprojekty.pl, zadania-projekty@wp.pl wraz z załącznikami. Gdy będę miała taką możliwość, na pewno do Was odpiszę. Kwestia poczekać. A dzisiaj Wam chciałam pokazać z programu Gretl taki może dość prosty element, ale też potrzebny do omówienia, jakim jest wykres częstości, w ogóle określenie częstości. Jeżeli zaimportujemy sobie dane albo już mamy zainstalowane jakieś dane wstawione do programu. Ja, zobaczcie, korzystam z takiej bazy sztucznych zmiennych, powiedzmy, które zostały automatycznie wygenerowane przez innego z wykładowców. To w tym momencie, jeżeli dwa razy kliknę lewym klawiszem myszy, to mam zbiór wielu obserwacji, które mają różne wartości, gdzieś około od 200, nawet 160 do 500, i często chcemy w tym momencie narysować wykres, co nie jest takim kłopotem, jak na przykład pozbieranie danych w postaci szeregów. Jeżeli wybiorę prawym klawiszem myszy rozkład częstości, to mogę określić sobie, ile chcę przedziałów mieć. Czy mieć 9, czy 7, a może 5. Może to też oczywiście z ręki prawdopodobnie wpisać. Ale to jest ułatwienie, można sobie poszeregować od razu. Program automatycznie ładnie poszereguje, na ile chcemy przedziałów podzielić. Możemy też określić, czy chcemy, żeby wykres, który wykonamy, pokazał nam, czy mamy ten, powiedzmy, nasz szereg obserwacji jest zgodny z rozkładem normalnym, czy może z rozkładem gamma. Raczej częściej się sprawdza zgodność z rozkładem normalnym, bo chodzi o to, że dużo cech statystycznych, które analizujemy, związanych z człowiekiem, posiada własności rozkładu normalnego, a więc dobrze, jeżeli się okaże, że nasza analizowana zmienna co do wykresu częstości i w ogóle tego rozkładu na przedziały, możemy ją porównać z rozkładem normalnym i posiada taką zgodność. Więc jeżeli teraz kliknę OK, jak zobaczycie, tu mamy wykres, tak zwany test normalności rozkładu. Jak sobie teraz zobaczymy, nasze wykresy mamy te przedziały 1, 2, 3, 6, 9 przedziałów. Każdy ma swoje widełki od do i mamy określone częstości. Jak widzicie, nie jest to do końca zgodne z rozkładem normalnym, bo powinny te wartości narastać, a potem łagodnie opadać zgodnie z tą krzywą rozkładu normalnego. A więc w tym momencie, jeżeli patrzymy na test normalności rozkładu, jeżeli to potrzebujemy, musimy zobaczyć, że statystyka jest już trochę dość duża, 4,277, ale wartość P, która jest zapisana tu w nawiasie kwadratowym, jest na pewno już powyżej poziomu istotności, jaki często bierzemy w badaniu, czyli 5%, alfa równe 5%, i w tym momencie możemy odrzucić, nie możemy odrzucić, tak, nie możemy odrzucić hipotezy zerowej, która w pierwszym momencie zakłada, że jednak rozkład tej cechy jest normalny. A więc możemy powiedzieć, że przy 5% błędu tego poziomu istotności, ta nasza cecha, którą tutaj analizowałam, tam przykładowo była produkcja, posiada własności rozkładu normalnego, a więc można odnosić się. I teraz zobaczcie, tu mamy w tej tabeli zapis, jakie mamy przedziały od nieznanej wartości do 175 i tutaj aż do 505 powyżej. I jest podany ten rozkład, i tu jest częstość, czyli w tym momencie zobaczcie, częstość to jest, powiedzmy, mamy wszystkich obserwacji 44, czyli każdą z liczb dzielę przez 44 i mam procentową zawartość tej liczebności przedziału w całej zbiorowości, a skumulowana to jest po prostu ta częstość kumulowana, czyli ta liczba plus ta daje mi ten wynik. Jeżeli do tego wyniku normalna kumulacja, tu dodaję do tej liczby, mam tutaj wynik, ten wynik plus ten daje mi ten. I tak, taka na zasadzie, jak to ktoś powiedział, pół choinki, możemy
sobie znaleźć wartość kumulowaną, to jest rzecz dodatkowa. I jak widzicie, tutaj wyskakuje również okienko dotyczące tego testu JB Jacobery, jeżeli ja dobrze to wymawiam, a nie Durnika Hansena. Ok, ale generalnie na to jedno wychodzi. Statystyka i kwadrat, ale jest podano wartość OP, która była tutaj w oknie, więc w tym momencie Wam pokazałam, jak wykonać analizę częstości z badaniem włącznie, czy rozkład jest normalny, czy też nie w programie GRED. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie zadań, jak najbardziej od razu możecie mailować na zadania@projekty.wp.pl, ewentualnie wejście na stronę internetową zadania@projekty.pl, a gdy będę miał możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję. Was zapraszam do subskrypcji kanału, do subskrypcji tego filmu, do lajkowania filmów, bo na to czekam. A czy jest Wam to potrzebne? Udostępniajcie te filmy znajomym, czy to na Facebooku, czy na jakichś forach internetowych i sami korzystajcie z udostępnionej przeze mnie wiedzy, czy to w formie pojedynczych filmów, czy odtwarzania gotowych, przygotowanych przeze mnie playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nauki.